Dzień dobry Państwu, witam tradycyjnie w piątek w programie Minął Tydzień. Dzisiaj w żelaznym składzie kolega Przemysław Piasta, Poznań. Witam kolegów, witam Państwa. Kolega Adam Śmiech, Pabianice koło Łodzi. Witam Państwa. I kolega Mateusz Piskorski, Polska Wschodnia, ewentualnie Południowo-Wschodnia. A nawet Południowo-Wschodnia, dzień dobry wszystkim. Tak jest, czyli z tego widać, proszę Panów, że wszyscy już wrócili z wakacji, bo poprzedni program był na tle jakichś jezior, lasów, nie mogliśmy tego ustalić, ale dzisiaj już wszyscy są na miejscu i proponuję jeden temat zagraniczny i jeden krajowy. I zaczęlibyśmy od najbardziej takiego, no nazwijmy, medialnego wydarzenia, nie tylko związanego z zamachem na, no właśnie, nie wiadomo, czy na Aleksandra Dugina, czy na jego córkę Darię Dugin, i reperkusji tego zdarzenia oraz ech, które się pojawiły, a więc opinii bulwersujących, mniej bulwersujących, również opinii papieża Franciszka, która spotkała się z ostrym atakiem głównie ze strony, uwaga, katolików w Polsce. Myślę, że się koledzy do tego odniosą. To już jest kolejny przypadek oczywiście związany z papieżem. Ale najpierw pierwsze pytanie, dlaczego ta wojna, która trwa pół roku już, dlaczego to wydarzenie właśnie wzbudziło taką burzę medialną? Przecież codziennie giną dziesiątki czy setki ludzi, były przypadki, prawda, i na Ukrainie i tak dalej, natomiast akurat to wydarzenie przykuło uwagę opinii publicznej, komentatorów, rozniosło wielką dyskusję. To jest pierwsze pytanie, które bym zadał, na czym polega ten fenomen tego wydarzenia, znaczy dyskusji na ten temat, i zacznie kolega Mateusz Piskorski. Wydarzyło się coś wyjątkowego po prostu, a wyjątkowego pod kilkoma względami. Ja zwrócę uwagę tylko na dwa, w najkrótszy możliwy sposób. Otóż po pierwsze, doszło do zamachu terrorystycznego, co do tego raczej nikt nie ma wątpliwości. Doszło do niego w pobliżu właściwie u wrót rosyjskiej stolicy, u wrót Moskwy, co wcześniej oczywiście się zdarzało w historii najnowszej Rosji, ale zdarzało się dość dawno temu, około 20 lat temu, a nawet ponad, w czasach terroryzmu czeczeńskiego i wojen czeczeńskich, więc nie jest to sytuacja codzienna. Nie jest codziennym również cel tego zamachu, a mianowicie Daria Dugina. I to nie tylko dlatego, że była córką swojego ojca, a dość dobrze znanego, szeroko komentowanego, którego notabene rolę często wyolbrzymiano w mediach zachodnich, również polskich. Aleksandr Dugin nie był, nie jest i nie sądzę, żeby kiedykolwiek był, chociaż dzisiaj jest najbliżej tego, by stać się jakimś ideologiem podpowiadającym określone kierunki ideowego rozwoju współczesnej Rosji Kremlowi. Cóż, no dyskusja wokół tego musiała rozgorzeć, choćby z tych dwóch pierwszych względów. Tak? Po pierwsze, Daria Dugina była kimś w rodzaju takiego człowieka wiążącego czy organizującego cały szereg różnych przedsięwzięć tego międzynarodowego ruchu eurazjatyckiego, czy tej myśli, powiedzmy, szeroko rozumianej antyglobalistycznej o wydźwięku tradycjonalistycznym i konserwatywnym. Daria Dugina w taki czy inny sposób, mówiąc kolokwialnie, znalazła za skórę wielu przedstawicielom establishmentu, nie tylko zachodniego, ale również rosyjskiego, nie wspominając już o Ukrainie, którą notabene zajmowała się najmniej, bo ona stosunkowo niewiele czasu, uwagi i miejsca swojej działalności poświęcała kwestiom ukraińskim. No i wreszcie widać było w ostatnich miesiącach, że z tej niszy, którą kiedyś był szeroko rozumiany ruch eurazjatycki, Daria Dugina może wyjść na przestrzeń medialną, informacyjną w Rosji, znacznie szerszą niż sam Aleksandr Dugin. Dlatego, że wokół Dugina narosło mnóstwo różnych stereotypów. No, część osób ma go za zjawisko egzotyczne w Rosji, za zjawisko marginalne. A Daria Dugina zaczęła pojawiać się w czołowych, państwowych, publicznych mediach rosyjskich, więc i też tu trochę może krytykując poziom aktualny mediów rosyjskich, przyznać trzeba, że córka Aleksandra Dugina na tle dużej części pań i panów występujących obecnie w mediach rosyjskich rzeczywiście błyszczała, no, w sensie intelektualnym czysto, więc
przed tą młodą dziewczyną była perspektywa ogromnej rozpoznawalności, ogromnej może i kariery, gdyby taką drogę wybrała w życiu publicznym. No a te wszystkie oddźwięki, te wszystkie teorie, które się później pojawiły wokół jej śmierci, my nie będziemy tu wnikać w, jak rozumiem, okoliczności tej śmierci, śledztwo, którego wstępne wyniki już zostały przez stronę rosyjską zaprezentowane, bo nie o to nam tutaj dzisiaj chodzi, ale co do tych oddźwięków, no cóż, no to ja bym sobie tylko pozwolił skomentować dwie przerażające rzeczy w moim przekonaniu. Pierwsza z tych rzeczy to to, że my niczym stado, znaczy mówię o naszym establishmencie, niczym stado baranów powtarzamy wersje suflowane przez ludzi wywodzących się z rosyjskiej opozycji, przebywających na emigracji, ale nie mających najmniejszego ani znaczenia, ani pojęcia o tym, co się dzieje w Rosji. Mówię tu przykładowo o Juriju Felsztyńskim, który mieszka od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, które swoje dziwne teorie za każdym razem, gdy dojdzie do jakiegoś tego rodzaju wydarzenia w Rosji, rozpowszechnia. Polskie media to bezmyślnie oczywiście kopiują. Mówię tutaj o jeszcze bardziej dziwnej, groteskowej postaci byłego deputowanego do Dumy Ili Ponomariowa, który mieszkając w Kijowie stwierdził, że on już wie, bo z nim nawiązała kontakt jakaś tajemnicza Narodowa Armia Republikańska, skąd idąc zbieżność do włoskiego nazewnictwa doby Mussoliniego zaskakująca, która rzekomo tworzy jakieś zbrojne podziemie w Rosji, że to ten zamach terrorystyczny jest właśnie jej dziełem, więc tu Ponomariow coś takiego wrzucił. Dodatkowo oczywiście mamy opinie strony ukraińskiej też u nas powtarzane niczym mantra, że to albo jakieś wewnętrzne rozgrywki pomiędzy różnymi frakcjami służb specjalnych w Rosji, albo że poszło jakieś pieniądze, to wrzucił Aleksiej Arestowicz niedawno, doradca biura prezydenta Zełenskiego, też taką teorię. Więc mnóstwo zagmatwanych, kompletnie nie mających nic wspólnego z rzeczywistością teorii. My sami, chciałem koledzy zwrócić uwagę, że znajdujemy się w pewnej kropce. Przesądzać, kto jest winien tego, co się wydarzyło, nie możemy najprawdopodobniej z prostej przyczyny. Wszędzie. Ja mam równie słabe, niewielkie zaufanie, ograniczone zaufanie do polskich służb, jak i do służb rosyjskich. I gdy te służby biorą się za sprawę wyjaśnienia mordu politycznego czy aktu terrorystycznego, to zawsze pozostaje jakiś cień wątpliwości, że one będą chciały to w jakiś instrumentalny sposób wykorzystać, a może coś tam zatuszować. Tak samo w Polsce, tak samo w Rosji, tak samo w Stanach Zjednoczonych, w każdym kraju, gdzie funkcjonują służby specjalne. Takie ryzyko istnieje. A z drugiej jednak strony, w tym konkretnym przypadku, ale również w innych przypadkach, my nie mamy do możliwości jakiejkolwiek weryfikacji efektów postępowania służb specjalnych, czyli tej wersji, którą one dzisiaj prezentują, bo przecież nie mamy ani wiedzy, ani instrumentów, znajdując się gdzieś za granicą tysiące kilometrów od miejsca owych wydarzeń. I ja na koniec, już nie wchodząc w szczegóły różnych teorii, chciałbym powiedzieć, że wierzę w... Nie widzę jakichś wewnętrznych sprzeczności w wersji, że zamachu terrorystycznego dokonały osoby w taki czy inny sposób związane z strukturami siłowymi Ukrainy. Natomiast nie wiem i pewnie się tego nie dowiemy, pewnie nawet Rosjanie sami nie będą w stanie tego ustalić, kto był zleceniodawcą całego tego zamachu terrorystycznego. Wersje pojawiały się różne. Ja tylko chcę uchylić może rąbka tajemnicy, bardzo krótko. Otóż rok temu zmarł mój serdeczny przyjaciel, kolega, którego również na łamach Myśli Polskiej publikowaliśmy, Manuel Oxenreiter. On zmarł no, z przyczyn stanu zdrowia, różnych chorób, na które cierpiał, w dość młodym również wieku relatywnie, ale Manuel Oxenreiter, pamiętam, że przed śmiercią mówił mi o tym, że zajmował się śledztwem dotyczącym portalu Bellingcat, takiego portalu będącego instrumentem brytyjskich służb specjalnych MI6. Miał przeprowadzić międzynarodowe śledztwo dziennikarskie na ten temat. Mnie zaskoczyła jedna z wiadomości, która się pojawiła i którą ja sobie potwierdziłem telefonicznie w rozmowach ze współpracownikami Aleksandra Dugina i Darii Duginy. Otóż Daria Dugina ostatnio też się tym właśnie zajmowała. Chciała kontynuować to śledztwo dziennikarskie, które rozpoczął Manuel Oxenreiter, dotyczące wykorzystywania kanałów dezinformacyjnych w rodzaju właśnie portalu Bellingcat przez służby brytyjskie. Czy to jest jeden z tropów? Nie wiem, pewnie się nie dowiemy, ale ja podrzucam taki, który raczej jest mniej popularny, bo wszyscy mówią Kijów, Zełenski,
Być może jakieś osoby z otoczenia samego Zełenskiego, a nie on, być może SBU, takie dywagacje się pojawiają, a ja tylko rzucam trop, że niekoniecznie. To niekoniecznie musiało dotyczyć Ukrainy w ogóle, to co się wydarzyło w jakiś bezpośredni sposób, a po prostu jakieś osoby mające obywatelstwo ukraińskie mogły być jedynie wykonawcami całego tego zamachu, całego aktu terrorystycznego. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, koledze, zadam krótkie, zanim kolegom oddam głos. To znaczy, co do tych Brytyjczyków, to proszę panów, to jest taki trop, który może być w Polsce popularny. Przypomnę różne teorie w sprawie generała Sikorskiego, które moim zdaniem są nieprawdziwe, ale są bardzo popularne, prawda? I taka anegdota, znaczy anegdota, jak Gomułka był w 1947 roku u Stalina, no i zgadało się na temat właśnie generała Sikorskiego, i wtedy Stalin powiedział: to na pewno Anglicy, oni są zdolni do wszystkiego. Ale to jest oczywiście anegdota. Ja mam takie pytanie, ale krótko, kolega Mateusz Piskorski, bo wśród tych dyskusji w Polsce na zasadzie takiej, no ale kogo tutaj żałować, przecież to była zwolenniczka rosyjskiego faszyzmu i tak dalej i nawoływała do zabijania Ukraińców. Czy mógłby kolega to skomentować, ponieważ to często się pojawia również u nas w pytaniach bądź zarzutach. To znaczy, te słynne, wyrwane z kontekstu słowa o zabijaniu Ukraińców miały paść bodaj w roku 2014 z ust Aleksandra Dugina, a nie Darii Duginy. Daria Dugina, ja to osobiście oglądałem, cały materiał, powiedziała w tym roku w którymś momencie, i to się jej zarzucało, już po rozpoczęciu wojny, że ludzie, którzy znajdowali się w Mariupolu, mówię o Azowie, to nie ludzie. W języku rosyjskim, nie ludzi. W jakim kontekście ona to powiedziała? Bo ona się to wyrywa z kontekstu całkowicie. Ja obejrzałem sobie całą audycję z jej udziałem, gdzie padają te słowa, i ona była w Mariupolu, szanowni państwo, drodzy koledzy, ona tam pojechała jako dziennikarka. Już zaczynała współpracę z tymi mediami głównymi rosyjskimi. Pojechała do Mariupola i zbierała świadectwa mieszkańców Mariupola, ale też żołnierzy rosyjskich i donieckich o tym, co się tam stało. No, nie trzeba daleko szukać. Proszę państwa, tam w co drugim mieszkaniu były znajdowane zwłoki rozstrzelanych ludzi. Ja mówię o osobach cywilnych. Tam znajdowano autobusy całe z rozkładającymi się ciałami osób, które chciały wyjeżdżać stamtąd, a były rozstrzeliwane przez stronę ukraińską. To są po prostu fakty, tak? Na temat których się już mało dyskutuje. To szybko zapomnieliśmy, o tej Buczy cały czas powtarzamy, a o Mariupolu nie mówimy, co tam wyrabiała strona. No nawet nie ukraińska, ale ta banderowska, czy neobanderowska, prawda? I ona mówiła o tych ludziach, którzy tego dokonali, tych zbrodni dokonali, że to było nieludzkie, że to nie ludzie. To jest to, co u nas się mówi, jest całkowicie wyrwane z kontekstu, bo przecież myśmy również mówili o zbrodniach hitlerowskich, czy zbrodniach, no również radzieckich swego czasu, dokonywanych różnych i na naszym narodzie, że to było nieludzkie, że tego nie mogli zrobić ludzie. Ona to powiedziała w tym kontekście, że tego, co tam zobaczyła, zobaczyła w Mariupolu, nie mogli zrobić ludzie. I to była jej najostrzejsza wypowiedź dotycząca nie Ukraińców, bo tam o Ukraińcach nie ma ani słowa w tej wypowiedzi, tylko osób związanych z tak zwanym Azowem, osób, które dokonywały zbrodni w Mariupolu. Dziękuję, bo to się ciągle będzie pojawiać. Ja chciałem tylko zwrócić uwagę, że u nas w przestrzeni medialnej takie sformułowania też się pojawiają. Tu żeśmy kiedyś dyskutowali w czasie wywiadu dla RMF FM, poseł, no niestety poseł Sawicki powiedział: Rosjanie to nie ludzie. Przecinek. Ale to oczywiście. Często pojawia się określenie orki, tak, że Rosjanie są orkami, tak, nie ludźmi. To jest określenie wprost zaczerpnięte przez polskie media z propagandy ukraińskiej. Można powiedzieć implementowane, i to bezrefleksyjnie jest powtarzane przez polskich komentatorów. Zresztą tych komentarzy takich, powiedzmy sobie wprost, obrzydliwych odnośnie tej sytuacji mieliśmy więcej. Rafał Ziemkiewicz na przykład napisał, tutaj zacytuję precyzyjnie, cytuję: córka Dugina nie była biedną dziewczyną. Była kimś w rodzaju Goebbelsa czy Streichera, propagandystką, gorliwie upowszechniającą zbrodniczą ideologię ojca, zachwalającą dawne ludobójstwa i projektującą nowe.
Papież politykom relatywizowania zbrodni Rosji kompromituje katolicyzm. No tutaj mamy kilka fascynujących wątków u pana Ziemkiewicza w zakresie chociażby projektowania tych ludobójstw przez Darię Duginę. No odnośnie papieża tu jeszcze na ten temat nie mówiliśmy, ale również wypowiedź zupełnie taka jak wszystkich polskich elit. Więc ta dehumanizacja jednej ze stron, w tym przypadku strony rosyjskiej, wśród polskiego establishmentu, wśród polskich mediów, polityków jest po prostu powszechna. W związku z powyższym tego typu określenia u drugiej strony absolutnie nie powinny dziwić. Ja dziękuję Mateuszowi za tą pogłębioną analizę, ma jednak spośród nas najgłębszą wiedzę, jeśli chodzi o ten obszar poradziecki. Ja też jestem daleki od tego, żeby w tej chwili określać sprawstwo tego aktu terroru, który miał miejsce w Rosji. Natomiast no, faktem jest, że terror jest jednak środkiem, którym posługuje się strona ukraińska. Dwa dni temu na portalu Onet ukazał się artykuł pod tytułem Rosyjski kolaborant zabity w zamachu na Ukrainie. I tutaj no, nie wiem, na ile wiernie twórcy tego artykułu przetłumaczyli depesze agencji TASS, ale wychodzi na to, że pan Iwan Suszko został zabity w zamachu bombowym, wysadzono jego samochód, a więc tutaj jest pewna analogia. Jak podano, w samochodzie znajdowało się także dziecko jego partnerki. No i tutaj nie ma jakiejś refleksji krytycznej ze strony polskich komentatorów, ze strony polskich dziennikarzy czy polityków. Przeciwnie, wszyscy się cieszą, że Ukraińcy w zamachu zabili jakiegoś tam faktycznego czy domniemanego kolaboranta. Co się stało z tym dzieckiem, nie pisze, no ale można domniemywać, że skoro znajdowało się w tym samochodzie, to podzieliło los pana Iwana Suszki, a zatem mamy do czynienia z terroryzmem państwowym, z terroryzmem wspieranym przez państwo ukraińskie. To, szanowni państwo, nie jest rzecz, którą można byłoby bagatelizować. No bo skoro zezwalamy Ukrainie na wszystko, no to Ukraina będzie robić wszystko. To jest kolejne przekroczenie norm cywilizacyjnych, do których jednak w jakimś tam stopniu nawykliśmy i kolejne sprowadzenie wojny w kierunku wojny totalnej. Ja mam takie wrażenie, że są siły na Ukrainie, ale także na świecie, którym bardzo, bardzo zależy na tym, żeby ta wojna wyeskalowała właśnie z konfliktu lokalnego, z konfliktu pomiędzy dwoma państwami, przynajmniej formalnie pomiędzy dwoma państwami, bo wiemy, że pomiędzy dwoma blokami, właśnie w konflikt przynajmniej regionalny albo i konflikt globalny. I te wszystkie wydarzenia, które ostatnio mają miejsce, właśnie wskazują na to, że te siły są bardzo aktywne i bardzo zależy im na to, aby ten swój zamiar w istocie rzeczy zrealizować i rozszerzyć fizycznie ten konflikt do kolejne obszary albo stotalizować ten konflikt, który ma miejsce w tej chwili. To wszystko, szanowni państwo, jest dla nas bardzo, ale to bardzo niebezpieczne i polecam wszystkim państwu zwrócić na to uwagę. To tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję, bo kolega tu już poruszył problem papieża Franciszka i zaraz do tego dojdziemy, ale ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że rzeczywiście tego typu wydarzenia eskalują po pierwsze emocje, ale dwa już konkretne działania no, kilku stron czy obu stron. Ja zamieściliśmy w Myśli Polskiej taki materiał z Izwiestii na temat i tam się wypowiadał jakiś rosyjski politolog, który powiedział, nawołuje do nie robienia nerwowych ruchów, czyli nie wiem, aktu zemsty i tak dalej. Rzadko się zdarza, żeby takie głosy, bo z reguły tak, no teraz pokażmy, prawda, my, co my potrafimy i tak dalej. Ale ja bym powrócił na polskie podwórko, bo ta dyskusja, pseudodyskusja, czy raczej te reakcje, tu kolega Ziemkiewicza przytoczył, to nie jest przecież przypadek, to co się dzieje i reakcje na papieża. I tutaj kolega Śmiech się wypowie na pewno na ten temat. Oczywiście. No tak, ja nie będę się wypowiadał na temat samego zdarzenia, które jest oczywiście tragiczne i bardzo współczuję tutaj Aleksandrowi Duginowi. W ogóle będąc również ojcem córek, no nie wyobrażam sobie takiej tragedii, jeszcze widzieć ją na własne oczy, to jest coś strasznego. No ale wracając do tego tematu, który kolega, bardzo się cieszę, że Przemek przytoczył te słowa, bo pan Ziemkiewicz czasami jeszcze uchodzi za jakiegoś człowieka bliskiego naszemu punktowi widzenia. Tymczasem jest to niestety człowiek kompletnie sfanatyzowany pod wieloma względami, które powodują, że w tych kwestiach, gdzie czasami się rozsądnie wypowiada, no jego słowa już tyle przynajmniej dla ludzi rozsądnych, takich jak my, niewiele znaczą. Po prostu tamto szaleństwo, którego dotyka, przekreśla to, co mówi nawet rozsądnie. Natomiast tak, no rzeczywiście przede wszystkim nastąpiła, i tutaj trzeba powiedzieć w cudzysłowie,
bo oczywiście jest to sprzeczność sama w sobie, humanizacja mafijnego myślenia na temat konfliktów, wojen i tak dalej, czego nie było wcześniej. To znaczy tak, w tej chwili to co widzimy, i to nie chodzi tylko o, a nawet nie przede wszystkim o różnych polityków, czy polityczków, czy dziennikarzy, będących instytucjami samymi w sobie, tak jak pan Ziemkiewicz, ale chodzi w ogóle o generalny trend, o tembr również wypowiedzi medialnych, od tego, co się czyta w nagłówkach. Po wypowiedziach papieża rzekomo świat się złapał za głowę. No, to jest metoda oczywiście totalnej manipulacji, ponieważ jeżeli jakikolwiek świat się złapał za głowę, to tylko fragment tego świata, no, będący tą częścią, która ślepo popiera Stany Zjednoczone, prawda? No, cała reszta świata, jeszcze pewnie jakieś 5,5 miliarda ludzi, się nie złapała za głowę. A jeżeli się złapała za głowę, to dlatego, że z powodu tego dramatycznego morderstwa, jakie dokonano na oczach ojca i w ogóle przed kamerami. I ta mafijność, zwracam Państwu uwagę, że jakże się różnimy, przecież w czasie II wojny światowej popełniono straszliwe zbrodnie, ale na przykład syn Stalina przebywał w obozach jenieckich w stosunkowo komfortowych warunkach, jako w Dżugaszwili. I zwracam uwagę, że nawet Niemcy, którzy traktowali generalnie jeńców radzieckich jak zwierzęta, tutaj potraktowali syna Stalina, no oczywiście jako pewną rzecz do przetargu, prawda? Chcieli wymieniać za Paulusa i tak dalej, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, że nie było takich jakby podejmowanych działań, które zmierzałyby do wymordowania rodziny przeciwnika. To są działania mafijne. To jest to, co obserwujemy w słynnych filmach czy w książkach dotyczących mafii. Ojciec Chrzestny, prawda? Ten najbardziej taki rzucający się przykład. I to samo przecież siły specjalne Zachodu, wtedy Wielkiej Brytanii może przede wszystkim, również Stanów Zjednoczonych, mogły likwidować dzieci, nie wiem, rodzeństwo, rodziców, czołowych funkcjonariuszy III Rzeszy. Nie robili tego. No proszę Państwa, nie wiem jak Państwo odbierali na przykład, ale scena, która jest oczywiście bardzo plastyczna i bardzo uderzająca przez to, że jest to film, słynny film Upadek i zabicie dzieci Goebbelsów przez własnych rodziców, przez matkę. No, mnie jako człowiekowi, nie jako Polakowi, nie jako antyczłowiekowi, który jest przeciwko Niemcom, przeciwko zwłaszcza tej władzy III Rzeszy, ale po prostu uważałem to za straszliwą zbrodnię i nie wyobrażam sobie, jakby na przykład Anglicy czy Rosjanie wtedy mieli przeprowadzać tego rodzaju akcje, żeby mordować dzieci chociażby tych ówczesnych władców III Rzeszy. Także dzisiaj mamy do czynienia z tym, że mafijność uważana jest za słuszną. W tym wypadku oczywiście wszystko, co się robi przeciwko Rosji, jest słuszne. W tym działania czysto mafijne. I to trzeba wyraźnie tutaj w tej kwestii podkreślić. Atak na Franciszka w to się bardzo mocno wpisuje, a Franciszek po prostu, no cóż, no wyraził ubolewanie nad śmiercią tej biednej dziewczyny, jak się wyraził, o Darii Dubinie. Cóż takiego? A co miał powiedzieć? Rozczarowany ambasador Ukrainy przy Watykanie, a co miał powiedzieć? Cieszę się, fajnie, ale zrobiliście temu paskudnemu ideologowi Putina, dołożyliście, zabiliście mu córkę. No nareszcie, wreszcie, wspaniała sprawa. No to jeżeli ktoś w ogóle atakuje Franciszka za to, to znaczy, że już jest całkowicie wypluty z jakiejś obiektywnej moralności, jakichś obiektywnych wartości moralnych, co do których nie powinno być wątpliwości, które powinny łączyć ludzi różnych narodów i różnych kultur. To jest okropne, no a przede wszystkim ten przekaz tych tak podstawowych mediów, no nie będziemy tu ich wymieniać po raz setny, ale te podstawowe portale pełne tego właśnie, świat się złapał za głowę i to właśnie tak jak powiedziałem, nie dlatego, że ją zabili, tylko dlatego, że Franciszek tak powiedział. Coś po prostu okropnego. Jeszcze jedna sprawa, bo były jezuita profesor Obirek na bardzo, bardzo obszerny tekst na ten temat, który generalnie rzecz biorąc nawet można powiedzieć w niektórych aspektach jest interesujący, bo na przykład przypomina tym wszystkim, którzy w tej chwili plują na Rosję, gdzie byli, kiedy Amerykanie robili drugą inwazję na Irak. Ale oczywiście wnioski jego niestety nie są. Tutaj muszę od razu Państwu powiedzieć do przyjęcia w żadnym wypadku, ponieważ no, wchodzi na te po części też również wynikające z jego odejścia od kościoła tony,
które są typowe dla, no, nazwijmy, pewnego odłamu międzynarodowej polityki. Powiem Państwu na końcu, że zaatakował on Franciszka w ten sposób. Jako głowa Kościoła wpisuje się w haniebną tradycję swego poprzednika Piusa XII, który milczał wobec tragedii Żydów europejskich, mordowanych przez nazistów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast sam Putin po raz kolejny brutalną agresją wobec słabszego sąsiada, w nawiasie jest Czeczenia i Gruzja. No nie wiedziałem, że Czeczenia jest sąsiadem Rosji, ja też się dowiedziałem, ale to już mniejsza z tym. I bezpardonowym niszczeniem jakiejkolwiek opozycji próbuje budować swoją pozycję polityczną. Jest zwyczajnym zbrodniarzem, z którym nie można negocjować, tylko trzeba go zmusić do ustępstw i ostatecznej kapitulacji. I to samo dotyczy Cyryla, który dołączył do listy wstydu duchownych tych wspierających Hitlera, Mussoliniego i Franco. No, wiecie Państwo, to jest tak, że niby Obirek się uchyla od tego, żeby powiedzieć tym samym głosem i wprost, że fajnie, że zabili tą Darię Duginą. Natomiast w gruncie rzeczy, no, to, co wcześniej mówił mądrego, w zasadzie zostaje zdyskwalifikowane przez to, co powiedział na końcu swojego artykułu, co Państwu przytoczyłem. I na zakończenie jeszcze chciałbym podać, bo elementem tej manipulacji jest to, co tutaj zresztą Mateusz mówił bardzo, bardzo ciekawie na temat tego pokazywania Dugina i również jego córki, ale przede wszystkim Aleksandra Dugina, że to jest mózg Kremla, że to jest ideolog Kremla, główny ideolog Kremla, ojciec inwazji na Ukrainę i tak dalej. To jest wszędzie, w każdej informacji poświęconej śmierci Darii Duginy zauważyłem tą zbitkę pojęciową. I ciekawa sprawa, bo sięgnąłem do badacza amerykańskiego, który współpracował z Duginem, nazywa się Fred Weir. I króciutko na zakończenie Państwu przytoczę to, co napisał, bo on wyśmiał również z CNN, New York Times, Daily Mail i tak dalej za używanie tej zbitki, że on jest Dugin jest mózgiem Putina, ideologiem Kremla. I powiedział coś takiego, że byłem związany z Duginem przez wiele lat, zarówno w dziedzinie pracy, jak i rozmawiałem z nim wielokrotnie. Jeżeli byście zapytali go o jego przypuszczalny wpływ na Kreml, odpowiedziałby, że nie ma żadnego. Nie ma żadnego, nie ma żadnej siły, którą mógłby wpływać na Kreml. Natomiast kiedy został kilka lat temu zwolniony z pracy, absolutnie nikt, nie tylko ze strony Kremla, mu nie pomógł. Także podsumowanie jest takie, że jest on krytykiem ze strony Freda Weira, jest on krytykiem Putina ze strony twardoprawicowej, a nie jest jego cheerleaderem. Także o tym pamiętajmy, a sam Putin powiedział, że to co prawda żartem, on tutaj przytacza takie słowo, które padło z ust Dugina, przepraszam, nie Putina, tylko Dugina do niego, czyli do Freda Weira, że no tak, no może jestem mózgiem Putina, ale nie mam za to uszu Putina. Czyli po prostu dał do zrozumienia, że przekazuje oczywiście swoje myśli, natomiast Putin go nie słucha. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę panów, ja tylko, bo tam pojawiło się o tych, czy ludzie te zbrodnie dokonują, że to nie ludzie, prawda? To ja chciałem powiedzieć, że właśnie ludzie. No historia świata dowodzi, że największe zbrodnie popełniają nie zwierzęta, tylko ludzie. Więc jak ktoś mówi o tym, że to nie ludzie, to tamtego, no to raczej mija się z prawdą. I o tych dzieciach jeszcze tutaj kolega mówił, no rzeczywiście w historii, aczkolwiek na przykład w systemie stalinowskim, jak Stalin likwidował swoich przeciwników, to rodziny też były objęte tym, ale były to raczej metody nie tyle systemu bolszewickiego, tylko jego mafijnego myślenia, no bo to taki kaukaski wataszka, ja to coraz bardziej się przychylam, że to były metody właśnie kaukaskie bardziej zarządzania tym państwem. To ale prawda, jeszcze, ale niekoniecznie wobec zewnętrznych wrogów. No, ale były takie przypadki. Natomiast były też jeszcze przypadek przez zamordowania dzieci carskich, czyli w tej egzekucji cara Mikołaja II, co wywołało również odrazę wśród niektórych bolszewików. I potem na przykład ten Jurowski, który się tym chwalił jeszcze w latach tam 50., był przedmiotem takiego bojkotu. Ale zamykamy ten, czy jeszcze któryś z kolegów chce w sprawie Dugina?
Tak, bardziej w sprawie papieża, pozwoli kolega. Papieża, tak. Trzy słowa, tak, bo to jest dość interesujące. Ja śledziłem reakcję polskich komentatorów, polskich mediów, także tych mediów, które same siebie określają jako katolickie. Może ja najpierw dokładnie zacytuję, co papież powiedział, bo my skupiamy się na tym fragmencie dotyczącym Darii Dugina, a tam tego tekstu jest więcej. A mianowicie, cytuję, myślę o tej biednej dziewczynie wysadzonej w powietrze z powodu bomby pod siedzeniem samochodu w Moskwie. Niewinni płacą za wojnę, niewinni. Pomyślmy o tej rzeczywistości i powiedzmy jeszcze raz, wojna jest szaleństwem, a ci, którzy zarabiają na wojnie, na handlu bronią, to przestępcy. Oni mordują ludzkość. A zatem, szanowni państwo, mamy nie tylko do czynienia z odniesieniem się do bieżącej sytuacji, ale z takim radykalnym, antywojennym manifestem. I ja rozumiem, dlaczego konkretnie w Polsce to wzbudziło takie oburzenie. No bo w końcu, jakby nie spojrzeć, to my dokładamy się do tej wojny po to, żeby ta wojna cały czas trwała w gorący sposób, aby była ona jak najbardziej widowiskowa, jak najbardziej brutalna, jak najwięcej osób w niej ginęło. A zatem, no, uderz w stół, nożyczki się odezwą. Ciekawe są reakcje pozornie katolickich mediów, na przykład w tygodniku powszechnym czytamy. Papież nie dość, że uległ manipulacji, to jeszcze przyjął kremlowską wersję wydarzeń. Trudno to uzasadnić ewangelicznym pacyfizmem. I tak dalej, i tak dalej. Możemy w różnego rodzaju katolickich pismach, pozornie katolickich pismach, przywołać tego typu opinie. No, na razie nie spotkałem się szczęśliwie z tego typu opiniami formalnymi wprost przez hierarchów kościelnych, ale nieformalnie z tych środowisk kościelnych tego typu opinie też do nas dochodzą. A zatem, szanowni państwo, taki mamy w Polsce obraz katolicyzmu. No, sami sobie tutaj malujemy w tym zakresie się autoportret. To tyle, dziękuję. No właśnie, może... Tak, tak, ja tylko powiem jeszcze, że pojawiły się głosy, że może zmierzamy do Kościoła Narodowego. To znaczy, żeby się oderwać od papiestwa, które uległo narracji Putina i założyć jakiś kościół właśnie, gdzie autorytetami był na przykład arcybiskup Szewczuk albo jacyś księża grekokatolicy czy prawosławni ukraińscy. Ja zamieściłem taki wpis na naszym klubie. Poucza nas jakiś ksiądz grekokatolicki, znaczy prawosławny, ale tego, że prawosławny kościół w Polsce, ten autokefaliczny, to jest narracja Putina, więc zaczynają już meblować nam tutaj życie religijne. Kolega Piskorski. Ja nie wiem. Trudno mi tutaj określać, kto na jakie wartości się powołuje, trudno mi określać systemy religijne, filozoficzne. No ale szanowni koledzy, nie chodzi, papież nie powiedział czegoś, czego nie mógłby powiedzieć wyznawca jakiejkolwiek innej religii, agnostyk, a nawet ateista, tylko powiedział rzecz oczywistą, że zginął niewinny człowiek, tak? Nie zginęła osoba stanowiąca jakiekolwiek zagrożenie dla kogokolwiek, nie zginęła uczestniczka walk jakichkolwiek, czy uczestniczka wojny, ktoś, kto służy w armii, to zginęła osoba dokładnie, tak jak wyraził się papież Franciszek, niewinna. Natomiast ja na coś innego chcę zwrócić uwagę. Otóż, szanowni koledzy, ja chcę zwrócić uwagę na stan, przerażający stan naszego społeczeństwa. To znaczy jest duże grono czytelników, ja mnie najbardziej zaszokowało forum Gazety Wyborczej, gdzie się pojawiały różne artykuły mniej lub bardziej obiektywne na temat zamachu na Darię Duginę. I pod nimi, niemoderowane zupełnie, pojawiały się komentarze, nie wiem czy czytelników, czy botów, może oni mają fermy swoich troli, ci ludzie, którzy chcą siać tą nienawiść i te postawy, które tam było widać. Ale jak ja to przeczytałem, już nie będę tego cytował, no najłagodniejsze to tam było, że wpis najłagodniejszy na tym forum brzmiał, cytuję, tradycyjne zastrzelenie dziwki na balu gangsterów. Takie komentarze się pojawiały po śmierci tej kobiety, tej młodej dziewczyny, która, podkreślamy, nie miała żadnej krwi na rękach, nikomu nigdy nie zrobiła żadnej krzywdy. I skoro Gazeta Wyborcza, szanowni państwo, drodzy koledzy, dopuszcza, nie wiem, może nie ma moderacji, może nie ma etatów w tej chwili wystarczająco, żeby ktoś się tam zajmował moderacją, ale powinna mieć, prawda, raczej, dopuszcza do tego, żeby tam się pojawiały tego rodzaju wpisy i one tam sobie są spokojnie od paru dni, nikt ich nie usuwa, nikt tego nie moderuje, to oznacza, że te poprawne politycznie środowiska, które u nas w Polsce wprowadzały takie pojęcie
tłumaczone, niezbyt zresztą fortunnie brzmiące po polsku pojęcie mowy nienawiści, czyli hate speech, bo to one, przypominam, w latach 90. uczulały wszystkich, że nie wolno posługiwać się mową nienawiści. To co w tej chwili robią te środowiska? Co w tej chwili robią ci publicyści przez kolegów przywoływani? Co w tej chwili robią niektórzy politycy, tacy jak Tusk chociażby, atakujący frontalnie papieża za tą jego bardzo wyważoną i zupełnie normalną dla każdego człowieka myślącego jakimikolwiek kategoriami etycznymi, nie tylko wywodzonymi z katolicyzmu czy chrześcijaństwa. Więc to jest przerażające. My powinniśmy się chyba najbardziej przerażać kondycją dużej części naszych współrodaków, którzy po prostu zostali zbarbaryzowani w ramach debilizacji, o której mówię od wielu, wielu lat, procesu edukacji, zniszczenia procesu wychowawczego w Polsce, zostali właściwie w tej chwili całkowicie zbarbaryzowani. Jeśli my się nie opamiętamy, to ci ludzie zaczną być niebezpieczni również dla swoich własnych współobywateli. To się może naprawdę skończyć całkowitym chaosem, anomią społeczną i likwidacją nas jako narodu. Ja chciałem zwrócić uwagę zaraz kolego, że jakby się pojawiły wpisy w innej kwestii kolego, wiemy jakiej, to moderator w Gazecie Wyborczej znalazłby się w trymiga i jeszcze by zaczął ścigać tych, którzy to wpisali. A tutaj uznali, że mogą sobie pohulać, bo to teraz jest dobrze widziane. I krótko jeszcze, bo już zamykamy tą dyskusję, kolega. Tak, no ale to jest w kontekście tego, co mówił Mateusz. Ja byłem jakiś czas temu na spotkaniu z Adamem Michnikiem w Pawianicach i zadałem pytanie właśnie na temat stosunku do kultury, bo wtedy chodziło o te filharmonie, które nie chciały wykonywać Czajkowskiego i innych autorów i tak dalej, i tak dalej. I zapytałem go wprost, czy on to popiera. No i on powiedział, że absolutnie tego nie popiera, i nikt mu nie zabroni słuchać Czajkowskiego, czytać Dostojewskiego, ale tak, proszę Państwa, nie będę mówił w całości, ale zakończył swoją wypowiedź, ale Putinowi hawde. I był entuzjazm, proszę Państwa, entuzjazm. Ludzie byli głównie w wieku powyżej 50 lat albo nawet powyżej 60 i te wszystkie panie szacowne, entuzjazm, że on to powiedział. Ja po prostu tam no, czułem się obco, zresztą no, już idąc tam czułem się obco, niemniej jednak, no w części, prawda, odciął się od tej propagandy, ale myślenie tego środowiska jest tak, jak powiedział Mateusz, i wpisuje się tak naprawdę w proces debilizacji, oczywiście sterowanej, bo jak powiedział kolega naczelny, gdyby to dotyczyło innych spraw, to moderator by się pojawił. Dziękuję bardzo. No właśnie, czyli proponuję, proszę panów, zamknąć, bo żeśmy poświęcili sporo czasu, a mówiłem jeszcze o drugim segmencie krajowym, może już nie tak bulwersującym, ale jednak chyba, ponieważ dotyczy to naszej egzystencji. Otóż, proszę panów, parę dni temu ukazała się informacja, że dwa duże zakłady produkujące nawozy sztuczne, to znaczy Włocławek i Puławy, zatrzymały produkcję z powodu wysokich cen gazu. I co za tym idzie, mają również zaprzestać produkcję, uwaga, niektóre browary. Tu wiem, przed programem kolega Piasta był zbulwersowany tym. Ja mówiłem, że bez piwa jeszcze można jakoś żyć. Gorzej bez nawodów sztucznych, chociaż też podobno, ale jeszcze podobno zagrożone są, proszę panów, zakłady mięsne, bo dwutlenku węgla nie ma. Więc jeżeli to będzie tak postępować z taką szybkością, no to z czym my możemy mieć do czynienia? Tuż przed programem przeczytałem informację, że rząd oczywiście interweniuje i że wiecie, co panowie mają? Że te zakłady Anwil i Puławy mają kupować gaz po niższej cenie od PGNiG. Czyli mamy znowu ten sam mechanizm dopłaty węglowej, ale węgla nie ma, a teraz będzie dopłata do cen gazu, mimo że ceny gazu są wysokie, a oni będą płacić niższe. I dyskusja opozycji, to bym też zwrócił uwagę. Opozycja mówi, to wszystko jest wina rządu i tak dalej, nic nie robili i tak dalej, nie ma wiatraków i tak. Nikt nie dotyka sprawy kluczowej, że wprowadzone w trybie ekspresowym nieprzemyślane sankcje powodują, że Europa się dusi. Już niektóre kraje o tym wiedzą, ale żaden polityk opozycji tego nie powie. Ja jeszcze raz przypomnę, w którymś z naszych programów mówiłem, że jedynym posłem, który powiedział, że no trochę za wcześnie ten embargo na węgiel, to był Poncyliusz. Notabene z PO, dawniej PiS, ale to tak zginęło w takim natłoku. Nie ma tego tematu. Czyli jak można atakować na przykład rząd, słusznie czy niesłusznie, a jednocześnie nie wskazywać tej zasadniczej przyczyny. Tym razem zacznie ekspert gospodarczy kolega Piasta.
Dziękuję bardzo, tym bardziej, że kolega mnie wywołał do tego tematu, także muszę się odnieść. Przede wszystkim nie polecam Państwu picia piwa, no oczywiście w upały jak najbardziej można, ja preferuję wino. Także lampka schłodzonego Prosecco w taką pogodę zdecydowanie jest lepsza niż piwsko, ale jeśli już Państwo musicie piwo pić, no to zachowam się niepatriotycznie, ale ja pijam wyłącznie piwa czeskie, które są po prostu dużo smaczniejsze niż piwa polskie, więc ta wiadomość, która dotarła z koncernu Carlsberg, który poinformował, że po prostu przestaje produkować piwo, bo nie ma dwutlenku węgla, no nie rusza mnie. Aczkolwiek to pół żartem, pół serio mówiąc, no bo sam fakt, że mamy w tej chwili zastoje w całych segmentach gospodarki wynikłe z głupich, nieprzemyślanych decyzji polskiego rządu, tak, szanowni państwo, nie z wojny na Ukrainie, nie z winy Putina, nie z powodu jakichś tam światowych klęsk, tylko i wyłącznie z naszej winy, z winy głupoty polskiego rządu, zwijane są całe sektory polskiej gospodarki. Polskiej czy nie polskiej, nieważne, czy koncern jest własnością polską, czy własnością polską nie jest, produkuje na terenie Polski, daje miejsca pracy Polakom i stanowi element naszego systemu gospodarczego, chciał, nie chciał, bo do tego doprowadziliśmy, że w naszym systemie gospodarczym hulają głównie obce koncerny, a nie dorobiliśmy się koncernów swoich, nawet w tak podstawowych branżach, jak branże spożywcze. Szanowni Państwo, dlaczego opozycja nie reaguje, pytał redaktor naczelny. No to ja powiem Państwu, dlaczego opozycja nie reaguje. Ponieważ opozycja sama zagrzewała rząd do jak najgłupszych poczynań. I to nie chodzi tylko o kwestie związane z szeroko rozumianą wojną na Ukrainie. Przypominam, że wcześniej mieliśmy problem tak zwanej pandemii, problem lockdownów. To opozycja wręcz zmuszała rząd, żeby działał jeszcze ostrzej, jeszcze bardziej. Wprowadzał te lockdowny, niszczył gospodarkę, a następnie w ramach wyścigu o głosy wyborców rządy i opozycja licytowali się na pomysł, jak to wynagrodzić przedsiębiorcom ten okres, kiedy gospodarka była pozamykana. A zatem to rząd rozregulował gospodarkę. Wiemy nie od dzisiaj, że socjalizm bohatersko walczy z problemami nieznanymi w żadnym innym ustroju. No faktycznie tak jest. I ta ekipa socjalistów, etatystów z PiSu wprowadziła najgłupsze, najbardziej szkodliwe rozwiązania socjalistyczne. Gospodarka stała się de facto gospodarką sterowaną z dużą ilością interwencji państwa, z dużą ilością państwowych regulacji, a co za tym idzie, rozregulowano naturalny system, który bardzo dobrze funkcjonował. Pewne pozytywne mechanizmy, które zaczęły się wytwarzać, mechanizmy realnej przedsiębiorczości, które udało się po kilkudziesięcioleciach tej nieszczęsnej transformacji wytworzyć, zostały praktycznie zmarnowane na rzecz właśnie jakiegoś powrotu do państwa socjalistyczno-etatystycznego. No i z czym mamy w tej chwili do czynienia? Za chwilę będzie brakowało wszystkiego, ponieważ gospodarka to jest cykl naczyń połączonych. Jeśli brakuje, dajmy na to gazu, albo ten gaz jest bardzo drogi, no to za chwilę brakuje produktów, do których pozyskania ten gaz jest po prostu niezbędny. No a zatem w tej chwili azoty nam generalnie stanęły, dlatego że nie stać ich na produkcję ze względu na horrendalne ceny gazu. Jakie ma pomysły rząd? No nie doprowadzić do tego, żeby ceny gazu się rynkowo unormowały i żeby wszystkie przedsiębiorstwa mogły z tych niższych, normalnych cen korzystać, tylko przeciwnie. W to miejsce skieruje znowu pomoc, a zatem całe społeczeństwo, także konkurencja tych konkretnych firm, dorzuci się do nich po to, aby ta produkcja została wznowiona, aby uratować płynność na dany moment. No ale skoro zasypiemy z publicznych pieniędzy jedną dziurę, to ta dziura nam się wytworzy w innym miejscu. To jest metoda tak zwanej krótkiej kołdry. Jeśli pociągniemy ją z jednej strony, no z drugiej strony zacznie brakować. I szanowni państwo, to nie jest tak, że rządzą nami tylko i wyłącznie głupcy, chociaż w pewnej części również. Są tam także ludzie, którzy rozumieją te mechanizmy, ale po prostu zupełnie się nimi nie przejmują na zasadzie po nas choćby potop. Także szanowni państwo, pisaliśmy już od kilku lat i mówiliśmy to państwu na naszym kanale na YouTube również już od kilku lat, że szykuje nam się gospodarcza katastrofa. No i po prostu to jest ten moment, kiedy nasze prognozy się sprawdzają. Nie jestem ani odrobinę zaskoczony, a tym bardziej nie jestem zaszokowany. To jest oczywiste, to było oczywiste, że to się wydarzy. Nieoczywisty był tylko i wyłącznie moment. Dwa czynniki, a zatem pandemia i ta panika okołopandemiczna oraz wojna i głupie reakcje na tą wojnę ze strony Polski tylko i wyłącznie przyspieszyły nieuchronny kryzys. No i szanowni państwo, jesień będzie dramatyczna. W ogóle przyszłość jest trudna do przewidzenia, żeby nie powiedzieć niemożliwa do przewidzenia, więc nie powiem, co się wydarzy na jesień, ale spodziewam się gospodarczej katastrofy. Łącznie z możliwym wystąpieniem zjawiskiem hiperinflacji, łącznie z możliwymi zaburzeniami płynności finansów państwa, ponieważ nie wiem, jaka będzie realna ściągalność podatków, nie wiem, jak
jakie będą realne możliwości wytrzymania kolejnych głupich pomysłów przez polskich przedsiębiorców. A że wytrzymują je coraz mniej, wskazują na to dane Głównego Urzędu Statystycznego. W obecnym roku, w ciągu pierwszego półrocza, zamknęło się o 25% więcej firm niż było to rok wcześniej, a otwiera się mniej. W związku z powyższym segment mikro, małych przedsiębiorców, czyli ten segment, którym stoi nasz budżet, że tak to określę, po prostu się zawija. Zawija się, bo ludzie mają dosyć coraz bardziej głupich, coraz bardziej zagmatwanych przepisów. Ludzie mają dosyć nieodpowiedzialnych zmian podatkowych, mają dosyć ponoszenia wszelkich kosztów dziwacznych, kuriozalnych pomysłów naszych rządzących. No to zamykają swoje firmy, bo w Polsce nie ma przymusu prowadzenia działalności gospodarczej. I tak, szanowni państwo, niestety będzie. Kryzys idzie ogromny i nie jesteśmy już w stanie się do niego przygotować. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że uda się jakoś go zamortyzować, uda się ograniczyć jego negatywne konsekwencje, które bez wątpienia nastąpią. I to tyle. Dziękuję uprzejmie. O kolegach zawsze pesymistycznie, aczkolwiek ja uważam... Kolega, bo nie ma się z czego cieszyć, należy prawdę mówić ludziom. Pożyjemy, zobaczymy, takiej katastrofy raczej chyba nie będzie. Natomiast tutaj bym podniósł ten problem gazu, bo kolega mówił, że to wina rządu. Teoretycznie tak, ale to jest problem ogólnoświatowy. Ceny energii nie wynikają z polityki jednego gabinetu czy rządu polskiego. Ja uważam, kolego, że... nie zgodzę się, wejdę w słowo. Nasz rząd entuzjastycznie przystępuje do wszystkich najgłupszych, najdzikszych pomysłów ogólnoeuropejskich. Zielona polityka tak, zielona energia tak, ale odchodzimy od węgla się, tak. To... A zatem, skoro odeszliśmy od węgla jako paliwa, jako tutaj surowca energetycznego na rzecz gazu, to się od tego gazu uzależniliśmy. Dopóki chodziliśmy na węgiel, nie był to żaden problem. Zresztą ten węgiel również wydobywaliśmy, ponieważ Polska węglem stoi. Ale zamykamy od lat kopalnie, nie podchodząc do tego zupełnie bezrefleksyjnie, bo jest oczywiste, że spółki węglowe mają wadliwą strukturę, która generuje niepotrzebne dodatkowe koszty, przez to, że tak powiem, rentowność jest niższa i podział zysków jest niesatysfakcjonujący z punktu widzenia załogi. Natomiast to jest zupełnie inny czynnik. Po prostu kopalnie zamykały się z przyczyn ideologicznych i z przyczyn ideologicznych Polska, która powinna po prostu ogrzewać się węglem, wytwarzać prąd z węgla, wytwarza ten prąd z gazu i ogrzewa się gazem, tak? To nie ma żadnego logicznego uzasadnienia, jest to czysto ideologiczne. A fakt, że Unia nas na to wymusza, nie oznacza, że musieliśmy na to przystępować entuzjastycznie. Mogliśmy walczyć o okresy przejściowe. Gdybyśmy walczyli te okresy przejściowe, to dzisiaj bylibyśmy wygrani. A tak to jesteśmy z przysłowiową ręką w nocniku. Więc nie zgodzę się, że to nie jest wina rządu. Kolego, a to, że przestaliśmy importować węgiel z Rosji już w kwietniu, a nie jak cała Unia Europejska dopiero wcześniej, to czy ja to wina? To wina świata? Nie, to wina Mateusza Morawieckiego. Mateusza Morawieckiego i jego równie niemądrych doradców, jego równie niemądrego zaplecza politycznego. Ale ja właśnie o tym mówię. Ceny gazu, dlaczego są tak wysokie ceny gazu? Tu rząd akurat na to wpływu nie ma, bo jest na całym świecie, bo tego gazu jest mało, bo przestano importować rosyjski. A okazuje się, że nie ma innego gazu w tej ilości, stąd ten, który jest tak drogi. No i kto przestał, to przestał. Węgrzy jakoś importują i nie wiem, świat im się na głowę nie zawalił. No Węgrzy tak, to jest osobny problem. Więc co należałoby zrobić, bo mówiliśmy tutaj o opozycji. Opozycja mówi, że to jest wina rządu, o to mi chodzi, że sama jest winna. Koniec wojny, koniec sankcji, wznowienie dostaw gazu ze wschodu. Kto to powie w tej chwili? Żaden polityk w Europie tego nie powie, chociaż podobno holenderski rząd będzie wnioskował o chwilowe zawieszenie embarga na gaz rosyjski. Kolega Piskorski. Czy to nie rząd, kolega pozwoli, że sprostuję, tylko władze Hagi. Władze Hagi zwróciły się do rządu holenderskiego o to. Chodzi o władze miejskie, które boją się o to, że rzeczywiście ceny tego gazu dostarczanego dla mieszkańców miasta i dla przedsiębiorstw w mieście działającym będą tak za połowę, że będzie chłodna zima. A co do meritum, no minister Henryk Kowalczyk, minister rolnictwa uspokaja, że grożą nam braki nawozów, znaczy polskim rolnikom braki nawozów dopiero wiosną, bo magazyny są pełne, no, ale oczywiście mamy już w tej chwili lawinowy wzrost cen w związku z ograniczeniem produkcji przez Azoty i wstrzymaniem przez Anwil. Proszę państwa, no nie ma tutaj innej drogi rozwiązania tego problemu niż madziaryzacja polskiej polityki zewnętrznej. Tu koledzy przykład Węgier przywołali. To nie,
to kolega naczelny słusznie zauważył, że to inny problem, to wyjątek, tak, Skoda to wyjątek, ale czy to do końca wyjątek, to też ja bym się spierał, bo popatrzmy teraz sobie na ceny nawozów na Ukrainie, tej rzekomo prowadzącej wojnę z Rosją. No w dalszym ciągu te nawozy tam trafiają, przy czym trafiają, mają własne zakłady produkcji nawozów, którym wystarcza póki co gazu. Sama Ukraina też stara się te nawozy importować w dalszym ciągu z Białorusi. Prawda? Z Białorusi, z której przypomnę, przecież oskarżali Łukaszenkę, że niemalże był wspólnikiem Putina w tej wojnie. Tu chodzi po prostu o prowadzenie racjonalnej, a nie szalonej polityki zewnętrznej, o ekonomizację polityki zagranicznej i o elementarny pragmatyzm, którego w Polsce nie ma za grosz. I tak oczywiście rząd jest temu winien, no bo tu zgodzę się z kolegą Przemkiem, że no przecież to nie opozycja podejmowała tą decyzję. Ona mogła naciskać, opowiadać głupoty niestworzone i to robiła faktycznie. Pełna racja, pełna zgoda. Natomiast decyzję w Polsce w tej sprawie podejmował rząd i to ten rząd wybiegał przed szereg. To ten rząd, już wracając do ich ulubionego fetysza dywersyfikacji dostaw gazu, jak wiemy, nie zabezpieczył dostaw tego mitycznego gazu norweskiego, więc winien jest w sposób jednoznaczny ten, kto podejmuje decyzję albo ten, kto zaniechał podjęcia określonych decyzji. I teraz to, że Krajowa Rada Izb Rolniczych w tym konkretnym przypadku nawozów zaczyna mówić, apelować do ministerstwa, a ministerstwo pewnie to będzie rozważało, Ministerstwo Rolnictwa, żeby zorganizować system dopłat do zakupu tych nawozów, no to w kogo uderzy? Przecież to uderzy z kolei w całe społeczeństwo, to są kolejne, nie wiem, czy setki milionów, czy może jakieś parę miliardów złotych, które będziemy musieli wyciągnąć z kieszeni my wszyscy. Prawda? No fajnie, dobrze, cieszyłbym się, jakby rolnikom okazano jakąś pomoc i w formie choćby dopłat dla tych, którzy projektuje się dla tych, którzy po 1 września, czyli jeszcze nie teraz, a w przyszłym tygodniu zakupią te nawozy po wyższych cenach odpowiednio, no ale no cóż, no naprawdę szukajmy rozwiązań systemowych, a rozwiązania systemowe, jeszcze raz powtarzam, jedynym rozwiązaniem dla Polski w jej obecnej sytuacji energetycznej jest madziaryzacja polskiej polityki energetycznej i częściowo również zagranicznej. Ja się króciutko adwocem, jeśli można. Mateusz, pozwolisz, że nie zgodzę się z tobą, bo problem polega na tym, że wierzymy w Polsce, że dopłaty rozwiązują problem. Natomiast gospodarka jest tak rozchwiana, że kolejne dopłaty do kolejnych grup społecznych, zawodowych czy jakichkolwiek innych tylko i wyłącznie ten problem powiększają, bo tak naprawdę mamy nadmiar pieniędzy na rynku, pieniądza sztucznego, który został przez rząd wykreowany, nie wydrukowany, bo teraz się fizycznie nie drukuje, tylko po prostu wykreowany i wypuszczony na rynek jeszcze w czasie tak zwanej pandemii. Zwróć uwagę, że jedną z przyczyn niestabilności obecnej gospodarki jest gigantyczna i ciągle napędzająca się inflacja. I walczenie z problemem za pomocą tego samego zjawiska, które doprowadziło jakby do źródła problemu, jest jednym ze źródeł problemów, absolutnie mija się z celem. To, co możemy w tej chwili robić, to, co powinniśmy zrobić, to jest stabilizacja gospodarki, a nie rozchwianie jej jeszcze większe poprzez kolejne interwencje państwowe. Im mniej interwencji w tym momencie, tym lepiej, ale absolutnie zgodzę się z tobą, że madziaryzacja gospodarki jak najbardziej tak. I racjonalizacja, no bo bez tego się nie obędzie. To jest w ogóle podstawa jakiejkolwiek pozytywnej reformy, o ile ta reforma jest jeszcze możliwa. Natomiast niezależnie od tego, czy jest możliwa, czy możliwa nie jest, na pewno nie będzie bezbolesna. Szanowni Państwo, czeka nas kilka lat krwi, pot i łez po to, żebyśmy wrócili do poziomu życia, który mieliśmy powiedzmy w 2019 roku. Tak, będzie tylko i wyłącznie gorzej. Także zapomnijcie o drogich zagranicznych czasach, zapomnijcie o wymianach samochodów w takim rytmie, jak tego dokonywaliście zazwyczaj, inwestycji, remontach i tak dalej, i tak dalej. Po prostu będzie kilka chudych lat i tyle. Albo kilkanaście, jeśli rząd będzie reagował na to w sposób niemądry. Przemku, ale nie ma między nami sporu, absolutnie. Ja powiedziałem o tym, że pojawia się taki pomysł. Pomysł, tak. Wspomożenia rolników, tylko za chwilę inne grupy społeczne, i tu masz rację, za chwilę inne grupy społeczne poszkodowane przez idiotyczną, obłędną politykę rządu w sferze polityki energetycznej, będą domagały się podobnych dopłat. Przemku, masz pełną rację, ja się całkowicie z tobą zgadzam. Podkreśliłem właśnie, że te dopłaty miałyby pochodzić z czyjej kieszeni, z naszej kieszeni, nas wszystkich. I kolejne grupy znów będą wyciągały kolejne, co oczywiście będzie generowało to, o czym powiedziałeś, czyli nasilenie się zjawisk inflacyjnych.
Zwracam honor i uzupełniam jeszcze. Szanowni Państwo, ja mam dzieci w wieku szkolnym i wiem, że nauczyciele szykują się do strajku na jesień. Oczywiście mam swoją opinię na temat systemu oświaty w Polsce, która niekoniecznie jest pozytywna. Natomiast no, nie zmienia to faktu, że kolejne grupy społeczne uzależnione od pieniędzy budżetowych będą próbowały na państwie wymusić podwyżki. I nie ma się co dziwić, no bo podstawowe zakupy takie są już o praktycznie 100% droższe niż mieliśmy z tym do czynienia 3 lata temu. No idąc do popularnego dyskontu takiego z owadem, zostawiacie w tej chwili 2 czy 3 stówy w kasie i to nie jest nic zaskakującego. Wszyscy odczuwamy to we własnych portfelach, a będzie tylko gorzej. A jaki ma pomysł na to rząd, jaki ma pomysł na przykład prezydent? Otóż prezydent w tym momencie mówi nam o 15 emeryturze dla emerytów. Szanowni Państwo, w roku jest 12 miesięcy, a nie 15. W związku z powyższym oczywiście możemy rozdać jeszcze trochę pisowskiej wyborczej kiełbasy na koszt wszystkich obywateli. No i co z tego wyniknie? To z tego wyniknie, że ten gospodarczy dramat, który nas czeka, tylko i wyłącznie się pogłębi. Tam ktoś, jakiś poseł powiedział, 15? Może być i 15. Chyba Cymański, o ile się nie mylę. Ja mam taką radę dla rządu. Za granicą, niedaleko, jest olbrzymia ilości tanich nawozów sztucznych na Białorusi. Tylko kto pojedzie do Mińska negocjować? Macie jakieś pomysły? Kolega Śmiech. No, jeżeli byśmy mogli prowadzić polską politykę zagraniczną, to natychmiast byśmy to zrobili. No ale niestety to nie my decydujemy o polityce zagranicznej Polski, tylko decydują szaleńcy, bo trzeba to nazwać ich po imieniu i to szaleńcy zarówno ci, którzy się nazywają rządem, jak i ci, którzy nazywają się opozycją. A teraz się odnosząc do tego, bo koledzy tak sobie pogadali, bardzo, bardzo ciekawie. Natomiast no rzeczywiście do tych ostatniej części wypowiedzi powiem ci, Przemek, że oczywiście ty masz rację ekonomicznie, natomiast ja należę właśnie do takiej grupy, która no, możecie Państwo wierzyć lub nie, ale od praktycznie można powiedzieć wielu lat najczęściej dostawała jako pracownicy uniwersytetów za czasów PO. I to nie dlatego, że ja kocham Tuska, tylko po prostu stwierdzam fakt. W tej chwili przy tej szalejącej inflacji, przy wszystkich gigantycznych podwyżkach, jakie już były w ostatniej zimy gazu, nie dostaliśmy nic. Cały czas żyjemy tak, jak żyć mogliśmy 2-3 lata temu. To jest nieprawdopodobne, a pan Czarnek szykuje nam 4% podwyżki od października. Także wiecie Państwo, to jest sytuacja, która w pewnym momencie spowoduje, że być może nie będę z Wami występował, tylko będę musiał jakieś doły kopać, żeby w ogóle przeżyć i żeby moja rodzina przeżyła. Także jest to naprawdę bardzo trudny problem. Natomiast odnosząc się jeszcze do tego, bo jest tu kilka tych ciekawych tematów, oczywiście moglibyśmy mówić o tym. Pamiętacie Państwo, miliardy wydane na ograniczanie CO2, czyli dwutlenku węgla, którego teraz brakuje, na tworzenie magazynów, żeby gromadzić gdzieś pod ziemią ten dwutlenek węgla. No idiotyzmy kompletne. Gdzie był wtedy rząd i opozycja, które mogły się przeciwstawić tej polityce, to polityka Unii Europejskiej. Kolejny idiotyzm. A w tej chwili brakuje. Producenci żywności mówią, że mają magazyny na 5-6 dni CO2. Jest to potrzebny suchy lód do przechowywania, do przewozu mięsa na przykład. To jest bardzo istotna sprawa. Problem oczywiście z nawozami. To wszystko spowoduje ogromne podwyżki, ponieważ rolnicy będą musieli zapłacić ogromne pieniądze za nawozy, więc to przełoży się oczywiście na ceny żywności. Sytuacja zupełnie, zupełnie dramatyczna, więc nawozy i CO2. Kwas azotowy również nie jest produkowany. I dwie rzeczy na zakończenie, dlatego że jedna z nich obrazuje stan umysłu, bo wiemy, że jest pan Kołodziejczak czy Kołodziejczyk, który walczy i teraz się pojawił inny pan. I tego innego pana, Łukasz Pergo się nazywa, rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego, który się wypowiada dla Business Insidera na temat tej całej sytuacji. No i na początku mówi słusznie, że brak oznacza mniejsze plony, nawozów oczywiście, niższe zyski, przełoży się na droższą żywność. No niemniej jednak zakończenie jego wypowiedzi brzmi następująco. Jest na stronie, z której korzystam, Business Insidera, jest wytłuszczone. Szansą dla Polski może być gazociąg Baltic Pipe, ale też nie wiemy, ile gazu po jakiej cenie popłynie. Czeka nas też zimna zima. I teraz uwaga, proszę Państwa, bo zapewne Putin będzie chciał dalej destabilizować zachodnie gospodarki.
Wszystko to przełoży się na drogą żywność na wiosnę. Więc ja proponuję panu Pergołowi, żeby sobie tą wiekopomną wypowiedź ze strony Business Insidera wydrukował, a następnie zamiast nawozu rzucił po prostu na pole i na pewno wtedy coś z tego wyrośnie. No po prostu, jeżeli będziemy dalej myśleć, nie wiem, czy to są sterowani, proszę Państwa, ci liderzy tych rzekomych protestów rolniczych, no jeżeli cały czas w ich punkcie widzenia, w ich światopoglądzie jest Putin zły, który destabilizuje zachodnie gospodarki, no to o czym my mówimy? O czym my mówimy? Tymczasem nie jest tak do końca, jak kolega naczelny powiedział, że wszędzie jest ten sam problem. Otóż specjaliści od rynku energetycznego pokazują dane, ja mam dane z 18 sierpnia, całkiem niedawno, gaz w Unii Europejskiej jest 8-krotnie droższy niż w Stanach Zjednoczonych, a w Wielkiej Brytanii, która nie jest w Unii Europejskiej, 6,5 raza droższy niż w Stanach Zjednoczonych. Kto sobie na głowę ściągnął problemy w Unii Europejskiej, czyli również w Polsce? Sama Unia Europejska za swoje poddaństwo i bezmyślne podążanie za Stanami Zjednoczonymi w ich ogólnoświatowej walce o hegemonię, a Polska oczywiście przed orkiestrą. I tak jak powiedzieliście, koledzy, bardzo słusznie, wszystkie propozycje albo Polska zgłaszała, albo z nadzwyczajnym entuzjazmem popierała. I na zakończenie powiem Państwu, bo była wspominana kwestia również tak chyłkiem przez Przemka węgla. Otóż to jest bardzo, bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jak Państwo może pamiętają, na początku, kiedy się pozbywaliśmy tego ohydnego, skrwawionego węgla rosyjskiego, to rząd, pan premier Morawiecki zapowiadał, że wzrośnie produkcja węgla, czyli wydobycie węgla w Polsce. No i cóż, dane Agencji Rozwoju Przemysłu. Proszę Państwa, od marca spada wydobycie węgla kamiennego w Polsce. W marcu było 5,5 miliona ton, na koniec czerwca było to 4,4 miliona ton. 1 100 000 ton mniej. I myślę, że to jest najlepsza puenta do tego bezchołowia, które nami panuje i do tych panów, którzy są, nie wiem, czy sterowani bezpośrednio z rządu, czy z opozycji, którzy udają opozycję rolniczą i cały czas widzą tylko złego Putina. Dziękuję bardzo. No tak, no na koniec jeszcze ten Putin, bo dzisiaj też premier chyba na Facebooku też taką wypowiedź jego zacytowano, że to Putin destabilizuje. No ale przepraszam, kto wprowadził sankcje? No przecież wszyscy powiedzieli, odcinamy się od źródeł energii rosyjskich. No to jeżeli tak, to na czym polega to, że on destabilizuje? Gdyby na przykład teraz Unia Europejska powiedziała, nie, nie, to my na razie zawieszamy te sankcje i chcemy kupować dalej. I on powiedziałby wtedy powiedział, a nie, 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 nic wam nie damy. No to wtedy tak. To można by powiedzieć, że w jakiś sposób chce pogłębić ten kryzys. Ale przecież to jest na własne życzenie całego Zachodu. I tu kolega słusznie powiedział, że Amerykanie mają się nieźle. Jeżeli chodzi kolego, o ceny. Jeszcze jeden czynnik. W tej chwili to nie będzie tak prosto wrócić do status quo ante, tak, do sytuacji sprzed tych sankcji, ponieważ Rosja znalazła sobie nowe rynki zbytu. To było naturalne, że tych nowych rynków zbytu będzie szukać. To było zaskakujące, to, że znalazła je bardzo szybko. Są to rynki zbytu azjatyckie. I ja nie widzę powodu, dla którego Rosja miałaby w ogóle chcieć wracać do interesów z Europą w tych warunkach finansowych, które by obowiązywały przed wojną ukraińską, nazwijmy to. Także myślę, że Europa sama sobie strzeliła potężnie w kolano, jeśli nie w głowę. I tak naprawdę w tej chwili Europa jest głównym przegranym tej konfrontacji, która ma miejsce na Ukrainie. Wszystko wskazuje na to, że Europa, a zatem także Polska, zapłaci za to najwyższy rachunek. I prezydent Macron pojechał do Algierii żebrać o gaz. Ale to jest inne. Proszę panów, jest, czas płynie i przechodzimy do Michałków, kolego, już. Ewentualnie co w trawie piszczy. Tylko już po półtorej minuty. I właśnie kolega Śmiech zacznie Michałkami. No dobrze, no oczywiście, no powiecie koledzy, nie wypowiedziałem tego do końca, ale powiedziałem treściowo, że madziaryzacja jest, zgadzam się całkowicie, jedynym sensem tego i w jaki sposób można wyjść z tego całego kryzysu, ale oczywiście jest to niemożliwe, bo rządzą nami szaleńcy. Natomiast jeżeli chodzi o Michałki, to krótkie takie sprawy. Otóż pierwsza sprawa, ja nie będę wymieniał nazwiska, bo nie chcę kopać leżącego, ale dowiedziałem się od jednego z autorów na pewnym szacownym portalu, że jak wiadomo, tak zostało to sformułowane, jak wiadomo już te obecnie, dla Warszawy był wyznaczony los Buczy.
No proszę Państwa, po prostu z krzesła spadłem, jak to przeczytałem, ze strony autora, który kiedyś pisywał na naszych łamach. No kompletny odlot. Kolega Budzisz. Nie, kolega Lewicki, jeżeli już mówimy nazwiskami. No rzeczywiście pisywał. Natomiast druga sprawa, proszę Państwa, szybciutko. Prezydent Duda pojechał na święto Ukrainy do Kijowa i na wirtualną konferencję krymską. No i tam wspaniale oczywiście przytulał się do pana Zełenskiego i tak dalej. I pan Podoliak skomentował to w sposób następujący w Rzeczpospolitej. Andrzej Duda jest liderem naszych czasów. Zdaje sobie sprawę z całego ryzyka, a mimo to osobiście jedzie do Kijowa, bo to nadzwyczaj ważne i symboliczne. Liderem jest jedynie człowiek czynu. Udał się do Kijowa, nie zważając na istniejące zagrożenie zmasowanego ataku rakietowego obiektów cywilnych. To już nie tylko solidarność, to szczery gest miłości do Ukrainy, ale też demonstracja pogardy dla współczesnej Rosji. Przepraszam Państwa, mi się głos łamie, bo ze wzruszenia po prostu dziękuję bardzo. Ja myślę, że Podolak szydził. W rzeczywistości może uznawać prezydenta za niezbyt odpowiedzialnego, ale wygłosił taki pean. Który teraz kolega? To może ja, bo w tym samym temacie niepodległości Ukrainy. Najpierw odniosę się do tej heroicznej jego wyjazdu na linię frontu niemalże prezydenta Dudy. W internecie znalazłem coś takiego jak organizowane w tej chwili wycieczki na Ukrainę. Możecie Państwo sobie, ja nie będę podawał adresu, bo to byłaby kryptoreklama, nikt mi za to nie płaci, natomiast możecie poszukać sobie w Google'ach i można wykupić wycieczkę nie tylko do Lwowa, ale i do Ukrainy Środkowej. Także wojna wojną, a biznes turystyczny trwa. Także z tym ryzykiem wyjazdu na Ukrainę to bym nie przesadzał. Zresztą spora ilość Ukraińców, które uciekła na Polskę, do Polski przed wojną, też potrafi na swoje rodzime tereny się wybrać, na przykład z nowym samochodem, więc to chyba nie jest obarczone aż tak wielkim ryzykiem. Nie drżałbym więc o naszą głowę państwa. Myślę, że tutaj te bomby latające nad głową chyba nie za bardzo mu zagroziły. Ale temat mam podobny do Adama, bo temat święta niepodległości Ukrainy nie tylko czciliśmy je na Ukrainie, ale czciliśmy je także w Polsce. Oczywiście na koszt polskiego podatnika, bo polski podatnik jest bogaty i niezbyt mądry, a to jest dobre połączenie dla sponsora w związku z powyższym. W wielu miastach w Polsce odbyły się różnego rodzaju pikniki, festyny, a nawet koncerty darmowe. Znaczy darmowe w tym sensie, że uczestnicy nie płacili, bo nie były darmowe w tym sensie, że nic nikogo nie kosztowały, bo kosztowały nas, podatników, mieszkańców konkretnych miast. Największa tego typu impreza była bodaj we Wrocławiu, gdzie grał zespół Nomen Nomen Enej. Kto nie wie, z czym ta nazwa się może kojarzyć, niech sobie sprawdzi w internecie. Natomiast to, co mnie zaciekawiło, to wypowiedź Rafała Trzaskowskiego, który oczywiście bardzo entuzjastycznie wypowiedział się na temat publicznego obchodzenia święta niepodległości Ukrainy. I tutaj przypominam Państwu, że pan Rafał Trzaskowski, który tak bardzo chętnie obchodzi Dzień Niepodległości Ukrainy, w ogóle nie chce świętować Dnia Niepodległości Polski. Co roku ma problem z Marszem Niepodległości. Panie Rafale, odwagi, proszę się tutaj nie lękać. Możemy także w Polsce chodzić Dzień Niepodległości Polski. Nie także dzień, nie tylko Dzień Niepodległości Ukrainy. I to tyle w temacie, ale na koniec jeszcze jedna krótka i wesoła rzecz. Szanowni Państwo, często dostajemy od Państwa maile czy wiadomości jakieś tam na Messengerze i innych komunikatorach. Duża część z tych wiadomości wspiera nas, to są jakieś tam ciepłe słowa wobec nas, ale dostaliśmy też od jednego z naszych czytelników kartkę pocztową. To jest rzadkość, więc pokażę. Nie wiem, czy widać dobrze. Pan Jerzy z Krakowa napisał do nas na kartce list, gdzie również wyraża swoje słowa wsparcia i uznania dla naszej pracy. Także dziękujemy bardzo. To było naprawdę miłe i sympatyczne i chciałbym tutaj panu Jerzemu w imieniu własnym i kolegów podziękować. Dziękuję bardzo. No tym bardziej, że teraz rzadkość jest, żeby ktoś kartki wysyłał. Raczej mailami się posługują, także tą tradycyjną metodą dziękujemy, że jeszcze są tacy nasi odbiorcy. Co w trawie piszczy kolega Piskorski? Ja nie wiem, czy rzecz wesołą, czy tragikomiczną, sami już słuchacze, drodzy i widzowie nasi ocencie. Otóż w Brzegu w województwie opolskim doszło do wielkopomnego wydarzenia, do kosztującego ponad 500 000 zł, bo na tyle obliczono koszty, demontażu pomnika zwycięstwa. Podkreślam, pomnika zwycięstwa, nie pomnika Armii Czerwonej, tylko pomnika zwycięstwa. Czytamy sobie w mediach społecznościowych wynurzenia
bardzo inteligentne, pokazujące chyba polski, poziom polskiej klasy politycznej, niejakiego Janusza Kowalskiego, to jest, zdaje się, były polityk Platformy Obywatelskiej, teraz Solidarnej Polski, jeśli mnie pamięć nie myli, bo oni tak często przeskakiwali z jednej strony na drugą. Otóż poseł Janusz Kowalski pisze tak, zacytuję, burzymy sowiecki monument w Brzegu. Dalej, on ma problemy z komunikacją werbalną i pisemną, więc posługuje się tą niewerbalną, używając takiego symbolu, nie wiem jak on się nazywa, napiętego bicepsa, wiecie, w różnego rodzaju emotikonach ten symbol występuje w mediach społecznościowych, więc on napina biceps, oczywiście nie fotografuje swojego, bo ma raczej niewielki, ale jakiś taki mocno umięśniony. No i pisze dalej brawo Nawrocki, czyli brawo prezes IPN. O co chodzi z tym pomnikiem, szanowni państwo? No chodzi o to, że chyba po raz pierwszy, niszcząc te pomniki, zdekomunizowano czerwone maki spod Monte Cassino, bo na tym pomniku widniała, oprócz wszystkich innych bitew typu Lenino, również bitwa pod Monte Cassino, czy była na tablicy wymienione było Monte Cassino jako jeden z przykładów zwycięstwa oręża polskiego w II wojnie światowej. Więc dekomunizacja czerwonych maków na Opolszczyźnie pod patronatem graficznie przedstawianego wielkiego bicepsa niejakiego Kowalskiego Janusza. No, Kowalski jeszcze Marian jest. Też ma ten ma większy biceps, bo ten Kowalski raczej chyba ma niewielki. A poza tym nie kolega. No, czerwone maki, no przecież to trzeba było zdekomunizować. No ale czerwone właśnie, bo gdyby były jakieś inne, no ale te czerwone pewnie to miało jakiś wpływ na decyzję IPN-u, że łatwiej im to przeszło. A ja na koniec, proszę panów, mam sensację. Otóż główny ideolog, czy jeden z głównych ideologów PiS-u, profesor Zdzisław Krasnodębski, w jednym z wywiadów stwierdził, cytuję, zagrożenie dla naszej suwerenności ze strony Zachodu jest większe niż ze strony Wschodu. Oczywiście mniej więcej wiemy, co miał na myśli, ale wywołało to olbrzymią wściekłość, czy atak ze strony opozycji, jak to i tak dalej. I tak się zastanawiam, że profesor Krasnodębski Dmowskiego chyba nie czytał. Ale mi się przypomniał cytat z Dmowskiego z lat 30., gdzie on rozważa, co się będzie działo w przyszłości już po upadku bolszewizmu, czy po wygaśnięciu bolszewizmu i powiedział tak, co do polityki na przykład antykościelnej, czyli antyreligijnej Związku Radzieckiego. Ale w dłuższym przedziale czasowym Zachód będzie większym zagrożeniem dla religii, kościoła i tradycji niż Wschód. No i minęło te tam ile, 100 lat prawie i profesor Krasnodębski to jakby potwierdził. Więc nie wiem, czy czytał Dmowskiego, ale przemówił Dmowskim. Czy koledzy no coś na temat profesora chcą się wypowiedzieć? Rzeczywiście pewnie co innego myślą niż my, ale jednak zabrzmiało ładnie. Jak już profesora wyrzucą z PiS-u, bo to jest nieuniknione przy takich poglądach i w ogóle przy jakiejkolwiek samodzielności intelektualnej, to go zapraszamy na nasze łamy. U nas dyskusja jest swobodna i nie trzeba, że tak powiem, przemawiać jednogłosem. Także jeśli ktoś ma odmienne poglądy, również może z nami rozmawiać. Kolega Śmiech? Zapraszamy profesora? No, oczywiście, to znaczy wiadomo, że ostrożnie, natomiast profesor Krasnodębski, o ile wiem, to pracuje, czy kiedyś pracował w Niemczech, a to jest dzisiaj źle widziane w obozie władzy. Pamiętajmy o tym. A nie nawet, nawet profesor włada językiem niemieckim biegle z tego, co... No, no ale jak go zaprosimy do studia, to będziemy po polsku rozmawiać, panowie. No to dobrze, to mamy plan. Jak będzie profesor Krasnodębski w potrzebie, to będzie ekspertem u nas. Dziękuję za uwagę, kolega Przemysław. Może jeszcze przypomnijmy wszystkim, żeby pamiętali Ukraina, o naszej nowej pozycji. Kolego Piasta, może jeszcze jakieś jak zamawia. Zapraszamy państwa wszystkich do kupowania. Kto jeszcze nie kupił, to niech kupuje z naszych widzów, a przede wszystkim niech reklamuje wśród swoich znajomych i bliskich. Dziękuję. Tak jest. Szanowni Państwo, jeśli chcecie tę książkę nabyć albo jakiekolwiek inne książki wydawane przez nasze wydawnictwo, to najłatwiej jest to zrobić przez sklep internetowy, który jest na stronie myśpolska.info, ale żeby nie było za łatwo, przypominam, że nasza strona jest cały czas blokowana przez naszą bohaterską Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, po to, abyście Państwo przypadkiem nie dostali zbyt dużo obiektywnych informacji. Dlatego jeśli Państwo będziecie mieli problem ze znalezieniem nas na tej stronie, najłatwiej jest znaleźć nas w mediach społecznościowych i tam otrzymać szczegółową informację. Ewentualnie jak ktoś już nawet media społecznościowe nie ma, to można na adres mailowy myśli też złożyć zamówienie i pomożemy. Książka rozchodzi się nieźle, więc trzeba się śpieszyć. Dziękuję za uwagę, gościliśmy dzisiaj. Kolega Przemysław Piasta, Poznań. Dziękuję kolegom, dziękuję Państwu. Kolega Adam Śmiech, Pabianice. Dziękuję. I kolega Mateusz Piskorski,
Polska południowo-wschodnia, do zobaczenia. Dziękuję, do zobaczenia. I Jan Engelgardt tradycyjnie, Unia, wiadomo z kim. Do zobaczenia.